Maszyny elektryczne prądu stałego i zmiennego, takie jak silniki, powinny być stale utrzymywane w czystości. W tym celu należy je wycierać z kurzu, brudu i smarów oraz przedmuchiwać. Dziś przypomnimy Wam podstawowe zasady konserwacji części takich jak komutator, pierścienie ślizgowe i szczotki. Jak profesjonalnie konserwuje się silnik? Jak czyścić takie urządzenie elektryczne i chronić je przed awarią? Przede wszystkim należy usunąć naloty z rdzy, a części niepokryte farbą trzeba zabezpieczyć, najlepiej smarując cienką warstwą wazeliny albo farbą przeciw rdzy. Natomiast do przedmuchiwania silników należy używać sprężonego powietrza. Z biegiem czasu smar w łożyskach powinien być wymieniony, najlepiej co kilka miesięcy, a kontrolować to trzeba co 2-3 tygodnie. Co jeszcze trzeba sprawdzać w miarę regularnie? Podczas przeglądu maszyn elektrycznych należy przeprowadzić kontrolę stanu urządzeń pomocniczych i przyrządów elektrycznych wchodzących w skład zespołów napędowych. Są to łączniki ręczne i samoczynne, przyciski sterownicze, przekaźniki, przyrządy pomiarowe, rozruszniki, oporniki, prostowniki itd. We wszystkich urządzeniach należy sprawdzać nagrzewanie się styków i kontrolować stan dokręcenia śrub i nakrętek w miejscach styku. Komutator silnika elektrycznego z dobrze dotartymi i mało iskrzącymi szczotkami nabiera po pewnym czasie koloru wiśniowego. Jest to emulsja przewodząca, której obecność świadczy o dobrej pracy komutatora. Nie należy go wtedy czyścić, dopóki nie pojawią się na nim ślady opalenia pochodzące od iskrzenia. Po dłuższej pracy komutator zużywa się i staje się nierówny. Pojawiają się na nim wgłębienia od szczotek. Kiedy wgłębienia stają się widoczne, trzeba przetoczyć komutator. Nie należy tego robić zbyt często. Nadmierne zużywanie się świadczy o nieprawidłowości w przyrządzie szczotkowym lub w samych szczotkach. Jak czyścić szczotki? Podczas konserwacji silników wyposażonych w szczotki trzeba od czasu do czasu przeprowadzać pomiar nacisku szczotek na komutator lub pierścienie ślizgowe. Pomiar nacisku można wykonać za pomocą miernika. Szczotki w silnikach elektrycznych zużywają się dość często i po pewnym czasie eksploatacji należy je wymienić. Wymiana szczotek powinna nastąpić jeszcze przed ich całkowitym zużyciem, aby nie doprowadzić do uszkodzenia komutatora lub pierścieni ślizgowych. Szczotki kwalifikują się do wymiany, gdy ich wysokość zmaleje do 10 mm. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Zapraszamy do dalszej części kursu.